Trzecia księga Mojżeszowa, rozdział 22. I przemówił Pan do Mojżesza tymi słowy. Powiedz Aaronowi i jego synom, aby byli ostrożni ze świętymi rzeczami synów izraelskich, które mi oni poświęcają, i aby nie zbezczyścili mego świętego imienia. Jam jest Pan. Powiedz im dla przyszłych Waszych pokoleń: Ktokolwiek z Waszego postępstwa przystąpi do świętych rzeczy, które Synowie Izraelscy poświęcają Panu, a będzie nieczysty, to zostanie wytracony sprzed oblicza mojego. Jam jest Pan. Nikt, z potomstwa Arona, kto jest trendowaty albo ma wyciek, nie będzie spożywał niczego z rzeczy poświęconych, dopóki się nie oczyści. A kto dotyka kogokolwiek, kto stał się nieczystym, przez zetknięcie ze zmarłym, lub mężczyzny, z którego upływa nasienie, albo mężczyzny, który dotyka się jakiegoś płazu, i przez to staje się nieczysty albo człowieka, który uczyni go nieczystym. Jakąkolwiek by była nieczystość jego. Ktokolwiek więc dotknie się tego, będzie nieczysty aż do wieczora. Nie będzie jadł niczego ze świętych rzeczy, dopóki swojego ciała nie obmyje wodą. Gdy zajdzie słońce. Będzie czysty i potem będzie jadł ze świętych rzeczy, gdyż jest to jego pokarm. Nie będzie jadł padliny ani mięsa ze zwierzęcia rozszarpanego, bo przez nie stałby się nieczysty. Jam jest Pan. Będą przestrzegać mojego nakazu, aby nie obciążyli się grzechem i przez nie umarli. Dlatego, że go zbezcześcili. Jam jest pan, który ich uświęcam. Żaden obcy nie będzie jadł świętych rzeczy. Również mieszkaniec domu kapłana ani najemnik nie będą jedli świętych rzeczy. Jeżeli jednak kapłan nabędzie na własność za pieniądze sługę, to ten będzie jadł z tego. Także ci, którzy urodzili się w jego domu, będą jedli jego pokarm. A jeżeli córka kapłana wyjdzie za mąż za obcego, to nie będzie ona jadła ze świętych darów złożonych na obrzęd podniesienia. Jeżeli córka kapłana owdowieje lub zostanie porzucona, a nie ma potomstwa i wraca do domu swojego ojca, to będzie jadła z pokarmu ojca swojego tak, jak w swojej młodości. Lecz żaden obcy jeść z niego nie będzie. A jeżeli ktoś będzie jadł przez pomyłkę rzeczy święte, to doda do tego jedną piątą wartości i odda wraz z rzeczą świętą kapłanowi. Ci zaś nie będą bezcześcić rzeczy świętych, które synowie izraelscy ofiarują Panu na obrzęd podniesienia, albowiem ściągnął na nich grzech i winę, gdyby jedli rzeczy przez nich poświęcone, gdyż ja jest Pan, który je uświęcam. I przemówił Pan do Mojżesza tymi słowy powiedz Aaronowi i jego synom oraz wszystkim synom izraelskim tak. Jeżeli kto z domu izraelskiego i spośród obcych przybyszów mieszkających w Izraelu składa swój dar, czy to jako zobowiązany ślubem, czy też jako dar dobrowolny, na ofiarę całopalną dla Pana, to dla zyskania upodobania musi to być samiec bez skazy z bydła, z owiec lub skóz. Nic, co ma wadę, nie składajcie w ofierze, gdyż przez to nie zyskacie upodobania. A jeżeli kto składać będzie ofiarę pojednania dla Pana z bydła lub z owiec, spełniając ślub, czy też dobrowolnie to dla zyskania upodobania. Musi być to okaz bez skazy, żadnej wady na nim być nie może. Nie będziecie ofiarowywać Panu zwierzęcia ślepego, ani łomnego, ani okaleczonego, ani owrzodzonego, ani parszywego, ani krostowatego. Nie będziecie ich składać ofiar ogniowych na ołtarzu dla Pana. Wołu! Lub barana, które mają przydługie lub krótkie kończyny, możesz złożyć jako ofiarę dobrowolną, lecz złożone, jako ofiara ślubowana, nie znajdą upodobania. Zwierząt z jądrami zgniecionymi, rozbitymi, oderwanymi lub wyciętymi, nie będziecie składać panów ofierze. Ani w kraju waszym takimi ich nie czyńcie. Z ręki cudzoziemców takich nie będziecie kupowali, aby je ofiarować jako pokarm dla Boga waszego, gdyż są okaleczone i mają wadę nie zostaną przyjęte od was z upodobaniem. I przemówił Pan do Mojżesza tymi słowy. Gdy urodzi się ciele, lub jagnię, lub koźle, to przez siedem dni pozostaną przy swojej matce. Od ósmego dnia począwszy będą przyjęte z upodobaniem na ofiarę ogniową dla Pana. Nie zabijajcie tego samego dnia krowy lub owcy wraz z jego młodym. Jeżeli będziecie składać rzeźną ofiarę dziękczynną dla Pana, to złóżcie ją tak, aby zyskać sobie upodobanie. Tego samego dnia będzie spożyta. Nic z niej nie zostawiajcie do rana. Jam jest Pan. Będziecie przykazań moich przestrzegać i wypełniać je. Jam jest Pan. Nie będziecie bezcześcić świętego imienia mojego, abym był uświęcony pośród synów izraelskich. Jam jest Pan, który Was uświęcam, który Was wyprowadziłem z Ziemi Egipskiej, aby być Waszym Bogiem. Jam jest Pan.